Ford zaczął żyć, potrzebna jest promocja. Po wielkim remoncie i pokazaniu nowego oblicza Fordu w Duńkowiczkach przeprowadzono tam niedawno wielkie manewry forteczne pod hasłem Inforteca. Ford ocalał, ludzie również, choć huku i zamieszania było co niemiara. Ponadto uczestnicy tej operacji wyszli z fortu usatysfakcjonowani, czekając już na kolejną edycję na terenie innych fortów twierdzy Przemyśl. Organizatorzy, Starostwo Powiatowe w Przemyślu przy współpracy gminy Orły poczynili starania, aby pierwsza tego typu impreza w regionie została dobrze zapamiętana przez wszystkich, którzy tego dnia odwiedzili fort Duńkowiczki. Pierwszy raz to zawsze jest wielka niewiadoma. Ale wydaje mi się, po frekwencji i po poziomie organizacji tej imprezy, że warto próbować. Chcemy promować przy okazji obiekty forteczne Twierdzy Przemyśl, odrestaurowane przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. I tutaj wspólnie z panem wójtem gminy Orły podjęliśmy taką inicjatywę, że zrobimy tutaj pierwsze manewry forteczne. Chcemy to kontynuować później na innych obiektach Twierdzy Przemyśl i tak co roku myślę, że ta promocja przyciągać tutaj będzie przede wszystkim turystów z różnych stron i Polski i świata po to, aby tą militarną fortecę okresu I wojny światowej jak najlepiej promować. Na przedpolu fortecznym rozstawiły się stragany z pamiątkami i rękodziełem, a forteczną sceną zawładnęli młodzi wykonawcy z Wojskowego Klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich. Stewardessa i marynarz, dobry żart, jak okrutnie utrudniony mają start. Do siebie, do siebie, do siebie, tak pływamy i latamy, latek 6. Wszystko mamy, ale dzieci, jak je mieć? Bez siebie, bez siebie, bez siebie. Oraz orkiestra Dęta Chówca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy. Jednak największą atrakcją, która przyciągnęła publiczność tego wieczoru na Fort Duńkowiczki, był występ kabaretu Kałamarz. Znani i lubiani aktorzy z serialu Rancho, bywalcy sklepowej ławeczki, rozbawili wszystkich do łez. Wszyscy mnie znają, jak ja tu codziennie siedzę na ławce pod sklepem z flaszką Mamrota i szwagrem Pana Boga, nie? Z kim? Szwagrem Pana Boga. A który to? No nasz najstarszy kolega, nie? To on miał dwie siostry. I co? No jedna wyszła za mąż, a drugą Pan Bóg wezwał do siebie. No to szwagier Pana Boga. Rzeczywiście, proszę Państwa, no bardzo cenna uwaga. Tak, abym powiedział, nawet pobożna. W każdym razie, mam dla Was trzy wiadomości. No. Dobrą, złą i tą trzecią. No. Tak. Nadając smaku manewrom fortecznym, wojak Szwejk wtargnął na scenę podczas występu kabaretu Kałamarz i tylko szybka interwencja organizatorów nie doprowadziła do aresztowania Solejuka i jego kompanów. Tym byliśmy naprawdę zaskoczeni. No, nawet nie skojarzyłem, że Przemyśl jest tak blisko, jeśli chodzi o samą twierdzę Przemyśl. A to jak się okazuje, my jesteśmy przecież na terenie dawnego fortu, o czym wcześniej nie wiedziałem. Ale to było bardzo miłe zaskoczenie, tak, spotkać Szwejka. W godzinach wieczornych sceną zawładnął przemyski zespół szantowy Port Przemyśl. Do portu przybił statek nasz, słoneczny dzień. Po długim rejsie, sam to znasz, przyszedł zabawny czas. Na wąt walczyć dziewczynek moc, wybrałem się. Tam panna w oko wpadła mi, miałem apetyt mi. O Eliza, Eliza Jane. O Eliza, Eliza Jane. O Eliza, Eliza Jane. O Eliza, Eliza Jane. Uczestnicy manewrów niezależnie od wieku skorzystać mogli z wielu atrakcji, takich jak dmuchańce dla dzieci, paintball, jazda konna, a także można było zrobić sobie zdjęcie w gratisowej fotobudce,
oraz zwiedzić fort z przewodnikiem. Koloryt epoki przypominali członkowie Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej, patrolujący fort w historycznych strojach.